Punkty. No i za chwilę zapraszam na kolejne sportowe wrażenia i sportowe emocje. Spoglądając na ten wyścig. 2, 3, to jest BMW. BMW, walka o tytuł mistrza Polski. Patan, Cichopek, wszystko jest. Tak, tak to wygląda. Artur Lempert. Okej. Dobra, dobra. To dziękuję. To będę robił dalej. Proszę Państwa, BMW. No i bardzo się z tego powodu cieszę. Już jak dobrze. Za chwilę walka o punkty. Wczoraj działo się w tym wyścigu. Dzisiaj mam nadzieję, że będzie równie ciekawie jak wczoraj. Po 4 czy 5 okrążeniach wyścig się troszeczkę rozciągnął, ale tam pojechał ładnie jeden zawodnik, tylko nie patrzę, nie widzę jego barw na samochodzie. Może gdzieś tam z tyłu, bo to być może odwrócona kolejność. No zaraz się przekonam, jak spojrzymy na komputery, ale wczoraj było fajnie, bo tam Magdziarz pięknie walczył i czy będzie ponownie fajny wyścig jak wczoraj? Mam nadzieję, że tak. Po to tu jesteśmy, po to jest ten wyścig, po to BMW klasa mistrzowska. Kilka taktów muzyki lekkiej, łatwiej, przyjemnej. Widzę szlachtę kibiców, sympatyków Toru Poznań. Bardzo, bardzo się cieszę. Zagrajmy kawałek muzyki, co? Takiej fajnej. Może coś dla młodych, bo tu dużo młodych dzisiaj.
Państwo, za chwilę nastąpi start do wyścigu i oczywiście to samo, co mówiłem wcześniej, będę mówił jeszcze kilka razy dzisiaj. Otóż start do tego wyścigu nie możemy przegapić. Po pierwszym ogłoszeniu komentujemy, a tutaj uwaga kibice na tarasie widokowym, uwaga kibice na samych przy polach startowych, natychmiast zaraz patrzymy na pierwszy w lewo, czy tam coś się nie zadzieje, bo trzymam kciuki, jest Magdziarz, jest, no będzie tu bardzo fajna walka, no wczoraj świetnie pojechał chłopak z numerem 324, nie tylko on, wyścig może zapowiadać się bardzo interesująco. Przypomnę, same samochody BMW, jedna klasa, jednym wyścigu i walka o tytuł mistrza Polski, o tytuł pięknego, piękny tytuł, bo piękny kraj. Uwaga, za chwilę start. Oglądają live Motorsport TV, to widzieli, jak to się zadziało, jak to wyglądało. Wiedziałem, ten wyścig, proszę Państwa, i klasa BMW o tytuł mistrza. Tutaj już sezon nabiera wyraźnych rumieńców. Zawsze tak jest. Wystarczy rozdać punkty, wystarczy zawalczyć w pierwszym, drugim wyścigu. Kolejne wyścigi już dają wiele emocji, już dają naprawdę wiele emocji samym zawodnikom i wiele adrenaliny. No i tutaj mamy, proszę Państwa, na szatanie zupełnie niezły wjazd jednego z zawodników. Wyglądało, że chciał wejść po wewnętrznej stronie, jak już wjechał na trawę, pojechał po tej glebie i prawie, że nie wyhamował, ściągając na boczny tor jeszcze dwa samochody. Tego szukam.
komunikat z tego, co Państwo widzą, safety car na torze, co jest zupełnie zrozumiałe, zupełnie jasne, zupełnie przejrzyste. Proszę Państwa, no tak, tutaj wygląda sytuacja następująco, że startują w oddzielnej kolejności, czyli od innej. Ci, którzy zajęli 10. miejsce, są na miejscu pierwszym, 9. jest drugi, czyli pierwsza dziesiątka jest odwrócona kolejność na starcie do drugiego wyścigu. Jest to bardzo ciekawe. Jest to coś, co na pewno się miło ogląda, bo zawodnicy, ci, którzy należą do czołówki, a zdobyli punkty i podium w poprzednim wyścigu, no to oni, proszę Państwa, są na miejscu 10. Świadomie wszyscy się na to oczywiście i ten myk w tym regulaminie zgodzili, tak jest przyjęte. No i dlatego mówiłem, uwaga na ten pierwszy w lewo na szatana. Jeżeli jest taka kolejność odwrócona, różne rzeczy mogą się dziać. I szanowni Państwo, Patan, Wirnik, Wyka, Malczak, no to już świadczy o tym, że ci zawodnicy, jeżeli no, nie dołączą do grona, a widać, że prawdopodobnie będą mieli ogromne trudności, na razie to się martwmy tylko, czy aby zdrowie było u wszystkich zawodników, bo to jest najważniejsze, to proszę Państwa, już mogę powiedzieć, że Puchar BMW przechodzi do mega ciekawych zawodów, mega ciekawej sprawy z tego powodu, że punkty zgarną inni. A gdzie tu Wirnik? A gdzie, proszę Państwa, Wyka, Patan? No to dla nas jest wielkie, fajne pytanie. Tak, dla nas, dla kibiców. Ale wiecie Państwo, że zawodnicy będą musieli w następnym wyniku Patan, Wirnik, Wyka, Malczak dać naprawdę z siebie bardzo, bardzo dużo. No i wygląda sytuacja w tej chwili następująco. No ja tutaj szukam, proszę Państwa, bo to jest bardzo istotna sprawa, jak wyglądała sytuacja na podium wczoraj, jak wyglądał podział punktów wczoraj, no ale no poczekajmy jeszcze chwilę. Gdzieś tutaj mamy to zanotowane, gdzieś tutaj mamy te punkty, gdzieś tutaj musimy ten podgląd znaleźć, bo sytuacja obecnie będzie wyglądała po tym wyścigu naprawdę bardzo interesująco. Patan, Wirnik, Wykalcar, Bany, Janiak, no co ciekawie, naprawdę, naprawdę, naprawdę ciekawie. I pytanie, czy Artur Lempart wykorzysta tę sytuację, czy Chudziak wykorzysta tę sytuację, Jóźwiak, Całek, Tadla, Konrad, który w tym roku to mistrz z ubiegłego roku Malych Trofy. No i Janiński, potem jedzie, proszę Państwa, Wielowiejski, potem jest kolejny zawodnik, Rajczak, potem Waśkowski, potem Trzeciak, potem Marcin Lempert, potem proszę Państwa Karol Mirowski, ale oni no jadą, jadą jeszcze na tych dobrze. Jest Cichopek Jacek, jest Dąbrowski Tomek i Wierzowiecki Tomek. Dwa okrążenia, już są na trzecim. Safety car jeszcze na torze. No nie dziwmy się, bo teraz rzeczywiście naprawdę trzeba tam zrobić, i to, jak Państwo widzą, bardzo dużo porządku, z tego powodu, że no oczywiście kilka samochodów, ale najważniejsze, żeby wszyscy byli zdrowi i cali i nikomu nic się tam nie wydarzyło. Zresztą reszta to już jest sprawa dla techników. Poczekajmy chwilę na rozwój wydarzeń. My
my po prostu postaramy się dojść do tych wyników i punktów z dnia wczorajszego w tym wyścigu, no i już będziemy tutaj mogli zasugerować, kto dużo traci punktów. No, szanowni państwo, mówiłem o tej rywalizacji w BMW od tytułu mistrza Polski, że tu niejednokrotnie punkt, zaledwie kilka punktów może decydować o miejscu na podium. No właśnie, mamy taką sytuację, że paru zawodników dzisiaj nie zgarnie punktów za ten wyścig.
Proszę Państwa, wczoraj w tym wyścigu, który teraz jeszcze jedzie za safety carem, ale myślę, że już niebawem się rozpocznie ten wyścig i walka o punkty, no poczekajmy jeszcze. Szanowni Państwo, wygląda sytuacja obecnie następująco. Po wczorajszym wyścigu mamy tutaj kolejność, która wyglądała w ten sposób, iż na podium na pierwszym miejscu był Chudziak, potem na drugim miejscu był Paweł Malczak i na trzecim miejscu Karol Wyka. Czwarty, piąty, szósty i siódmy to Tomek Patan, Konrad Tadla, nie no to jakoś tutaj, nie, Tadla był wczoraj na podium, Malczak był na podium, Chudziak był na pierwszym miejscu, Konrad Tadla był drugi, a Malczak był na miejscu, proszę Państwa, trzecim. Tak to rzeczywiście dokładnie, tak to wygląda. Proszę Państwa, patrząc teraz na sytuację w wyścigu, jest Jóźwiak, jest Artur Lempert, jest Robert Chudziak, ten wczoraj z pierwszego miejsca jedzie na czwartym, no i zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Do końca tego wyścigu spoglądamy na czasy, bo czas niestety, ale się nie cofa, zawodnikom zostanie niespełna 13 minut, jeżeli niebawem ruszą, 13 minut do końca regulaminowego czasu. Temperatura przy okazji, proszę Państwa, to jest 19 stopni, tak, 13, przepraszam, 5 minut zostanie, plus jeszcze jedno okrążenie. No jeżeli, mówię, ty w tym momencie rozpoczną, tak, 5 minut, mamy na zegarze świetnym, 5 minut 30 sekund, no i trudno tutaj powiedzieć o sytuacji, gdzie na przykład Chudziak chciałby zawalczyć o punkty. Zjeżdża safety car, rozpoczęła się walka, 5 minut mamy do końca tego wyścigu. Proszę Państwa, ciekawie wygląda bardzo sytuacja, całe Jóźwiak, Artur Lampert, Chudziak na miejscu czwartym, Janiński na miejscu piątym, szósty jest Konrad Tadla. No i teraz pytanie, czy Tadla, który przesiadł się z Malucha jako mistrz Polski do klasy mistrzowskiej BMW, będzie tutaj chciał zawalczyć o podium? Na pewno Chudziak, na pewno Tadla, na pewno Wielowieński, Latajczak, Waśkowski, ale przecież Całek, Jóźwiak i Artur Lempert wiedzą, że zostało im 5 minut zaledwie do końca tego wyścigu, plus jedno okrążenie. Także proszę Państwa, przyglądajmy się, bo tam ja już widzę, że Konrad Tadla bardzo mocno naciska i będzie chciał jednak być może złapać to przy tym w takim pechowym wyścigu jak największą ilość punktów. Oczywiście każdy z zawodników marzy o bardzo dobrej sytuacji punktowej po tym wyścigu, po tym dramacie, który, no nie, powiedzmy sobie, pechowym wyścigu, raczej może w ten sposób powinniśmy mówić, bo nie jadą tutaj naprawdę zawodnicy, na których kibice liczyli. Nie jedzie Pata, nie jedzie Wirnik, nie jedzie Wyka, nie jedzie Malczak, który wczoraj na podium bany, nie jedzie Janiak, proszę Państwa, no taki tam był karambol na szatanie. Czy ja muszę tłumaczyć i mówić, dlaczego ten pierwszy w lewo nazywa się szatan? Chyba nie, bo mam nadzieję, że zawodnicy już wszyscy dobrze to wiedzą, kibice już też doskonale, dlaczego ten pierwszy w lewo w wyścigach samochodowych nazywa się szatan. Proszę Państwa, Całek, Jóźwiak, Artur Lempert i Chudziak oraz Janiński na miejscu szóstym, Tadla siódmy, Wielowieński, Rajczak na miejscu ósmy, dziewiąty, Waśkowski, Trzeciak na miejscu dziesiątym. Uwaga, uwaga, bo ta kolejność na pewno już będzie lekko zmieniona. Piękna akcja, Chudziak, Chudziak po lewej stronie wchodzi, Baby Jagę, jest na podium, ależ on to pięknie zrobił, ależ on to pięknie, pięknie zrobił Chudziak. Artur Lempert chyba spada na czwartą pozycję, a Robert Chudziak wchodzi na podium. No ten, który wczoraj był na miejscu pierwszym na podium, on wie, że czas biegnie nieubłaganie. 2 minuty 57 sekund do końca regulaminowego czasu, potem plus jedno okrążenie. Uwaga, bardzo piękna walka o miejsce pierwsze, o miejsce czwarte. No świetnie wygląda ten wyścig, ależ proszę Państwa, to nie jest przecież wyścig w tym momencie, to jest jakby tylko sprint.
sprint, który dokonują zawodnicy, bo ileż można tutaj wypracować, ileż można tu akcji przeprowadzić w zaledwie 5 minut i 30 sekund plus jedno okrążenie, a to jedno okrążenie jadą w granicach minuty 55. Brawo Całek, brawo Całek, brawo Michał, minuta 55 na tym okrążeniu, pozostali zawodnicy, minuta 56, to jest Jóźwiak, Lempert Artur, Chudziak, Konrad Tadla, no i Christophe Carion. Jeżeli tutaj pozwolisz, jedno pytanie, twój ulubieniec, to jest oczywiście Christophe Carion i Konrad Tadla, ty stworzyłeś Tadle, a Christophe Carion może dodać swoje zdanie. Szkoda troszkę tego karambolu, bo Tadla znów mógłby zawalczyć o chyba wyższą lokatę, a może nawet i wygrać dzisiejszy wyścig. Znaczy na pewno ten karambol, który był, będzie miał duży wpływ na to, tak jak się będzie dalej otoczyło, chociaż już widać, że jeden samochód wjedzie do środku w tej chwili, Konrad jedzie na trzecie miejsce, także no będzie na pewno walczył do końca, tak? I o to właśnie chodzi, proszę Państwa, będzie walczył do końca. Chudziak pojechał znakomicie, znakomicie obejmuje prowadzenie w tym wyścigu. To jest, szanowni Państwo, jakbyśmy nie patrzyli, to jest, proszę Państwa, niesamowita walka o przecież te punkty, tytuł mistrza Polski. Chudziak już prowadzi, a zatem poglądam, gdzie jest Całek, na miejscu piątym, Jóźwiak drugi, Tadla jest trzeci, Artur Lempert na miejscu czwartym. Pytanie tylko, czy Konrad Tadla nie dokona tu jeszcze jakiegoś ataku, bo świetnie technicznie po tym torze jeździ, no przecież mistrz Polski z ubiegłego roku w Maluchach. Poglądajmy, Chudziak, Robert, minuta 53, Jóźwiak 55, Tadla 55, Lempert Artur 56, no ale zostawmy teraz, coś tu się dzieje, bo Całek 58, no to bardzo dużo mniej, bo aż 5 sekund odprowadzącego Chudziaka. Całek, który miał świetną pozycję do tego, żeby wybronić się na tym okrążeniu. Uwaga, 5, 4, 3, 2 i za chwilę koniec czasu regulaminowego, a zatem spoglądam tylko jeszcze na sędziego. Start mety, jest tam przepióra, jest tam gryzki, nie widzę, ale już widzę, że o, informacja o ostatnim okrążeniu. Tak, idzie dla Chudziaka, idzie dla Chudziaka, tu się nie zmienia, jedzie Jóźwiak na miejscu drugim, Tadla na miejscu trzecim. Proszę Państwa, Jóźwiak, Konrad Tadla, i proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Całek, Janiński, Rajczak, Wielowiejski. Pięknie, 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 nawet bardzo pięknie. Marcin Lempert z numerem 304. A jakby szykowali się do kolejnego ataku Baby Jaga. I tutaj niesamowicie piękna, piękna walka o miejsce, przecież piąte, od piątego do ósmego, piąte, szóste, siódme, ósme, no i nawet dziewiąte, bo Marcin Lempert, co na szatanie, żeby tylko spokojnie, co by tam się nic nie wydarzyło, bo idą bardzo blisko siebie, świetnie pojechali, ułożyli się ślicznie po tym wyjściu z pierwszego w lewo po starcie, po szatanie, no i spoglądajmy, proszę Państwa, ostatnia akcja, ostatnie kilka metrów, kilkadziesiąt, kilkaset, no może jeszcze około 2000 metrów mają do pokonania zawodnicy. Chudziak, Jóźwiak, Tadla. Sugeruję, że Robert będzie tutaj na miejscu pierwszym, będzie chciał wybronić to pierwsze miejsce. No napracował się, bo przecież zaatakował z czwartej pozycji na jednym okrążeniu i już prowadzi, już Chudziak prowadzi. Natomiast pytanie, czy Konrad Tadla będzie, proszę Państwa, na miejscu drugim, czy Mikołaj wybroni to swoje drugie miejsce? Za chwilę będziemy znali odpowiedź. Ja tylko przypomnę, że nie ma tutaj Patana, Wirnika, nie ma tutaj Wyki, Malczaka. Oni tracą cenne punkty. No, nabiera, jest! Jest! I Konrad Tadla! Pięknie! Ależ wejście Konrada!
ten puchar, przepraszam, w ten wyścig o tytuł mistrza Polski, ależ wejście w to BMW. No i tylko jedno, proszę Państwa, mi pozostało w podsumowaniu tego wyścigu. Tylko jedno pytanie do Christophe Carion, który stworzył maluchy, który stworzył ten wyścig Maluch Trophy. No i co, Konrad? Tadla jest na miejscu drugim. Pytanie tylko, czy on będzie walczył o tytuł mistrza Polski z tego wynika? Znając Konrada, będzie walczył do końca. Jeżeli będzie walczył do końca, to Christophe, ale masz uśmiechniętą minę, z czego taki zadowolony jesteś? No myślę, że miejsce było bardzo ciężkie do zdobywania, a myślę, że naprawdę zasłużył na to. Była naprawdę walka, nie miał dużego czasu na to, miał tam tylko ledwo 5,5 minuty. Startem spawaliśmy układ wydechowy, bo popękał. Problem z silnikiem położenia wału też tuż przed startem, także ja taki wynik brałbym w ciemno, jeżeli ktoś mi to proponował. Dziękuję Ci bardzo, radość wielka. No i co, masz punkciki, zadowolony już, jak? Zadowolony dzisiejszego wyścigu, no punkty dosyć duże, konkurencja trochę pomogła w tym, ale podium jest, czego trzeba się cieszyć. Bardzo się cieszę, komuś dziękuję. No rodzicom przede wszystkim, bo bez nich to by mnie tu teraz nie było. No i chciałbym też podziękować Piotrowi i Gosi Matysiakom za pomoc też finansową i za okrejenie auta. No to już podziękowałeś serdecznie, uwaga, uwaga. Ale się będzie działo, zapowiada się fajnie ten wyścig, zapowiada się fajnie ta klasa, bardzo, bo główni, o czym wspomniał Józiak, konkurenci dzisiaj nie mają punktów, a te punkty są bardzo istotne. No, myślę, że to dopiero początek sezonu, jeszcze mamy kilka wyścigów, także wszystko się jeszcze może wydarzyć. Wszystko się może wydarzyć tym, że oni muszą już pełen gaz, a ty możesz kontrolować wszystko. No na pewno łatwiej jest być z przodu. Ale tak jak mówię, doświadczenie poprzedniego sezonu, trzeba dojeżdżać do mety za każdym razem, a to nie zawsze jest takie oczywiste, nawet jak się prowadzi. Konrad, do końca w BMW, czy przesiądziesz się do Malucha w następnym wyścigu? Maluch wynajęty, więc nie mogę. Myślę, że cały sezon w BMW muszę odpracować jakieś frycowe i mam nadzieję, że Robert będzie miał ze mną ciężko. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Roberto, gratulacje. Konrad, gratulacje. Joźwiak, gratulacje. I szczególnie dla rodziców i im podziękuj w pierwszej kolejności, jeżeli tak. A my zapraszamy na kilka taktów muzyki, lekkie, łatwiej, przyjemne i oczywiście na kolejny wyścig. Potem, tutaj, tak, tu się będzie działo, bo kilka klas w jednym wyścigu, ale też powinien być bardzo interesujący wyścig. 25 minut plus jedno okrążenie, za chwilę się ustawią na polach i proszę Państwa, za chwilę poczynią start do wyścigu. Ratownicy już gotowi, wyruszą za zawodnikami. Także mamy chwilę na muzykę lekką, łatwą i trochę przyjemną. Prosimy bardzo, dla kibiców. Role partii, takiej chcecie, nie będzie na to naszej zgody. Mówił szef PO Grzegorz Schetyna. W tej chwili trwają kolejne wystąpienia polityków. W Warszawie dziś też Marsz Narodowców, niezbyt liczny, i Parada Szumana. W czasie, gdy odbywa się Marsz Opozycji, prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiada na Facebooku na pytania internautów. Przekonywał, że dzisiejsze protesty to nie jest jego wielkie zmartwienie i że demokracja w Polsce ma się dobrze. Pomysł na weekend. Ten czy następne w Szczecinie. Można wynająć łódkę na godzinę. Do dyspozycji są 4 motorówki na tyle duże, że płynąć nimi może po 5 osób, a na tyle niewielkie, że sterować może nią każdy dorosły, także bez patentu sternika. Co można zobaczyć z wody w Szczecinie? Orły bieliki, można spotkać czaple, bobry, wydry. Ciężko się steruje? Nie, jest to bardzo proste, przyjemne, łódka jest zwrotna. To co, mogę spróbować? Proszę bardzo. Wynajęcie 5-osobowej łódki na godzinę kosztuje 60 zł. W cenie jest i paliwo, i krótkie szkolenie, a wynajmuje Żegluga Szczecińska. Radio Złote Przeboje. Cześć, tu Mariusz z Katowic. Cześć, tu Karolina. Jestem z Opola. Jacek z Wrocławia. W Radio Złote Przeboje lecą moje ulubione piosenki, dlatego słucham go w drodze do pracy. Radio Złote Przeboje. Muzyka mojego życia.